To było 7 lat temu. Jeździłem wtedy w firmie takiej duńsko-polskiej po Szwecji. No i takim pierwszym motorem, który napędził to ciężarówki, głównie duńskie, które jeździły na Norwegię. Miały mocne silniki, były piękne, były pomalowane, w środku tapicerka. I sobie pomyślałem, że pojadę do Norwegii jeździć po górach samochodem mocnym, pięknym. Jak uważałem siebie za dobrego kierowcę, to że w takich trudnych warunkach bym się sprawdził i jak gdyby trochę adrenaliny w sumie to jak sobie funduję w życiu, nie? Jeżdżąc po Danii i Szwecji dowiedziałem się, że tutaj się zarabia dobrze. Kierowcą byłem zawsze, zaczynałem od małych pojazdów. Jak tylko zrobiłem na B, to już takimi małymi busikami. Wjeżdżenie to była zawsze moja pasja. I nawet jeszcze prawo jazdy nie miałem, to gdzieś tam próbowałem, jeździłem, chciałem. I jakoś mi to szło, nie? Szukałem na stronie NAW-u, a tak naprawdę to moja żona się tym zajmowała. Po wysłaniu 150 maili, po 3 miesiącach przyszła odpowiedź od mojego pracodawcy właśnie z Norwegii, że on potrzebuje takiego kierowcy i przyjechałem. Przyjechałem do Norwegii i dostałem pracę jako kierowca. Jak już raz się dostanie pracę i wyrabia się markę swoją, to potem już tutaj zawsze dostaję referencje. Obecnie pracuję w dwóch różnych firmach. W Remie 1000 to jest taki market spożywczy. I drugą firmą, dla której mój szef wynajmuje swój transport, jest Taugland, hurtownia materiałów budowlanych. W Remie pracujemy na dwie zmiany. Zaczynamy o 4, 5 rano. Mi osobiście to nie służy za bardzo. Takie wczesne wstawanie, gdzieś to się odkłada, jakieś zmęczenie. Druga zmiana, jeśli chodzi o moje zdrowie, to jest ok, tylko że no nie mam, nie cały dzień praktycznie. Wstaję, szykuję się do pracy, wychodzę, wracam o 22. Kontakt mam w Polsce z rodziną i znajomymi, ale czuję, że tu zapuściłem korzenie. W najbliższej przyszłości nie myślę w ogóle o przyjeździe do Polski. Po tylu latach mówię biegle po norwesku. Była taka presja, żeby uczyć się tego języka. Oni tak niechętnie po angielsku mówią, nawet jak mówisz prosto po norwesku albo się mylisz, to oni mówią, że jesteś super, że cieszą się i pomagają w tym, żeby się nauczyć tego języka. Tak odczuwam, że wynik finansowy jest dla nich na tyle ważny, że jak mają kogoś zwolnić, to robią to bez skrupułów. Ciężko mi mówić o minusach życia w Norwegii. Coraz mniej tych minusów widzę, porównując nawet do Polski. Jak gdyby wrastam trochę w tą kulturę norweską i staję się trochę norweski. Widzę siebie tutaj po prostu na przyszłość. Pierwszy plus taki, co mi się nasuwa z życia codziennego, to to, że gdzieś zatrzymuję się na chwilę, albo czy wychodzę do sklepu, zostawiam kluczyki w samochodzie, zostawiam otwarte auto i się nie boję, że coś się stanie. Co mogę dodać do plusów życia w Norwegii, pracy w Norwegii, to, że jest tu w tej kulturze taka norma, że mamy czas dla siebie, mamy czas na urlop, i nie ma przymusu, żeby pracować nad godziny. Mogę się ograniczyć do powiedzmy jakiegoś minimum, czy w niektórych pracach jest to 8 godzin, 9 godzin, a resztę to pracodawca prosi grzecznie, czy mógłbyś. Weekend jest święty w Norwegii i pracodawca zawsze grzecznie pyta, czy mógłbyś pracować w weekend. Nawet gdy ja mam poczucie, że ja to muszę wziąć, tą dodatkową pracę, to zawsze jest to w formie pytającej.
praca zajmuje w końcu dużą część naszego życia i jak to się mówi po norwesku miljø, czyli środowisko w pracy, jest ważne i szef wytwarza atmosferę dobrą do pracy, spokojną, bez stresu. Nie zaznałem mobbingu. Czy coś się zepsuło, czy z mojej winy coś uszkodziłem, czy to czasami wynika z jakiegoś zmęczenia, czy tam przepracowania. To zawsze było miło, z taką wyrozumiałością. Nawet jak miałem poczucie i wszystko było wiadomo, że nie wyszło to najlepiej z mojej strony, coś nie dopatrzyłem, czy mogłem coś lepiej zrobić, to nie zaznałem takiego wyrzutu ze strony pracodawcy. Można powiedzieć, że większość Norwegów taka jest. Pracuję w tej firmie kilka lat i ostatnio wprowadzili, żeby jeździć 80 km na godzinę. Ale ja akurat mam stawkę godzinową, więc dla mnie to nie ma problemu, żeby jechać wolniej. Ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę wpływa na warunki mojej pracy, że to tak spokojniej wszystko się odbywa. Zatrzymuje mnie policjant i wręcza mi kilkutysięczny tam mandat. Dziwiłby się, gdybym ja próbował z nim rozmawiać, że to mam ciężko, że to mam taką sytuację. W Polsce można było wziąć na litość policjanta, a tutaj to takie jakby ze ścianą się spotkać. Chciałbym to przenieść do Polski, tak. Myślę, że to jest słuszne, że policjant jak gdyby wykonuje swoją pracę, nie angażując się emocjonalnie. Co ludzie w Polsce powinni wiedzieć o mnie? Tych Polaków tutaj w Norwegii podzieliłbym na dwie grupy. Jedna grupa to ci, którzy przyjechali tutaj, zostawili swoje rodziny w Polsce i przyjeżdżają tutaj, żeby pracować dużo i wywozić te pieniądze do Polski. I druga grupa, do której ja uważam, że się zaliczam, ludzi, którzy tutaj żyją. Przyjechałem tu po to, żeby żyć normalnie.